Tu Olek i dzisiaj ze mną Siemanko. Tobi. Pokaż co dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy paczkę, a zaraz zobaczycie co w niej jest. To widzimy się za chwilkę. Teraz dobra, otwieramy. Uwaga, jesteście ciekawi co w niej jest. O, już można się dowiedzieć. Pokaż Olusiu co to jest. Tutaj macie ulotkę z Lootquestu, bo Oluś zamawiał karty Pokémon na Lootquestie. Dostał dwie darmowe kolorowanki, to fajnie, Oluś się pomaluje. I tutaj, jak widać, bardzo dobrze zapakowana, bezpiecznie, bo to w przesyłce było, to wiadomo, żeby karty się nie pogniotły. Oj. Tak dobrze jest zaklejone, że nie da się tego otworzyć. Z jakiej serii, ja też nie wiem, bo nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. O, jeszcze zwinięte było na trzy części. O. O, saszetka i... O, jakieś... Poczekaj, nie zgniataj kart, Olek. Uwaga, o tutaj naklejka Lootquesta. Dalej. Naklejka Team Red. Niedobrze, ja mam w Pokémon Go niebieski. Ja też mam niebieski. I karta Farfetch'ta. O, chyba to jest strasznie grube. Wydaje mi się, że coś jeszcze tu jest. Nie, tylko Farfetch'd i jedna darmowa na karty, taka do ochrony. I tutaj mamy dwie saszetki. Wypełnione po brzegi, są strasznie ciężkie. Zobacz, Lusiu. Może będzie jakaś rzadka karta. No potem się nie, to nie tak działa, Lusiu. To kiedyś było. Że, tak, że kiedyś taka ciekawostka widzowie było, że tam 20 lat temu jak karty jeszcze wchodziły. Wam pokażę tą kartę. Jak proszę. Karty wchodziły na rynek. Ja sobie ją wyjmę, proszę, taka karta. Jak karty wchodziły na rynek, to działało to tak, że saszetki, w których była rzadka karta, na przykład ta świecąca, ważyły dajmy na to 20 gram. A saszetki bez tej 15. I przez to, jak ktoś na przykład teraz ma, kupił kiedyś to 20 lat temu, teraz te saszetki są strasznie drogie. Mm-hmm. Jak ktoś kiedyś, ktoś kiedyś je kupił, nie po $200, 200 zł. Ktoś kiedyś je kupił, to teraz może sobie zważyć i te rzadkie, te, które są ciężkie, może sobie zostawić, otworzyć i sprzedać karty za drogo. A te, które nie ma nic rzadkiego, to może wystawić za 200 zł, bo wie, że i tak na tym nie zyska. Dobra, to ty otwierasz pierwszy Olek? Dobra. Otwieraj. Ale pokazuj tutaj do widzów mniej więcej. Uwaga. Nigdy jeszcze nie otwierałem. Daj, bo ty to ściskam jak widzę, jak ty to robisz. Ale ja nigdy jeszcze nie otwierałem paczek. Nigdy nie otwierałem. No, nigdy nie otwierał. W sensie otwierał, ale te podróby, wiecie, to najgorsze podróby ze sklepików. To takich jest pełno wszędzie. Ja jak byłem młodszy, zanim zacząłem zbierać prawdziwe karty Pokémon, też zbierałem te ze sklepiku. Trzy karty tylko. Przekłada. Trzy na pewno? Tak, znaczy cztery. Bo ja tutaj w tej serii... Daj. Tutaj mamy kodzik. Kodzik jest... Właśnie nie wiem, ja miałem starsze serie i w starszych seriach jak był biały kodzik, to było dobre. Tak, ale tak. To kiedyś te kodziki wyglądały inaczej, a teraz może normalnie taki kodzik po prostu wyglądać. Dobra, mówisz, że cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, no i ja. Miejmy nadzieję, że jest dobrze. Dobra, Karta dobrze. Energii. No dawaj, pokazuj tutaj do widzów. Karta energii. Mhm. Tutaj nie wiem, co to jest, powiedz to wiesz. Jakaś wioska, też nie wiem co to, pewnie z jakiejś gry na Nintendo. Tutaj Noctowl, to Noctowl. Też fajny. Ja go mam w Pokémon Go. Dalej jest Zisu, nie znam jej, szczerze mówiąc. Oglądałem prawie chyba każdy możliwy film i serial Pokémon. Tu jest Ponyta. Uwielbiam pierwszą generację. Pierwsza generacja jest moja ulubiona z Pokémonów. Moja? No dawaj, Alusiu. Powiem szczerze, moja jest siódma. Dawaj, Alusiu, otwieraj dalej. Aloli lubię Pokémon. Chatot. O, pamiętam go. O, Bronzor. On. Pamiętam. Jak zawsze się z nim męczyłem. Naprawdę? No, w Pokémon Go. Fajna. O, Rowlet. O, Rowlet jest siódmej generacji. No, starter. Z Aloli. Z Aloli. Obejrzyjcie sobie serial Alola Pokémon. Chyba najlepszy serial Pokémon. Według mnie. Oshawott. Energy Loto? Nie wiem, nie słyszałem ja nigdy nie o tym. Wiem, i rzadką kartą jest Regirock. Regirock. Niestety nie trafił Olusia ani holo, ani Fałki. Świecącej się. I teraz ja otwieram drugą. No ja otworzyłam pierwszą. No, czy ty otworzyłeś? Nie, ty otworzyłeś. To zrób mi tak, żebym ja już mógł otworzyć, dobra? Ojej, poczekaj, bo to nie takie proste. Nie chcę uszkodzić. Bo ty tam tak zgiąłeś na początku. O. Otwórz. Rozerwij sobie te dwa końce. Ale nie podglądaj, co tam jest. Ja nie chcę. Ja z tej strony. Nie tak się to otwiera. Olek, powiedziałem ci, pociągnij sobie za te dwa. Dobra, uwaga.
Uwaga, poczekaj, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Oj, 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 oj. Wysypały się karty. O nie, tylko nie to. Czyli jednak białe w tych saszetkach chyba nie oznaczają nic dobrego. A nie, bo to musiałoby być chyba, Olek, białe. A to tam też było zielone. No, dobra. No to tutaj cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz ja wam pokazuję, widzowie. O, kolejna zielona energia. No niestety, będzie miał powtórkę. O! Ewolucja Rowleta, Dartrix. Ale ma farta, Oluś. O, co to jest? Driblim. On jest taki se, nie lubię go zbytnio. Dark Puff. Patrz. A co to daje? Też nie mam bladego pojęcia, co to daje. No niestety. O, Ralts. Lubiłem ją zawsze. Fajna jest. Wiesz? Nikit. Tego Pokemona chyba nigdy nie widziałem w żadnym serialu ani filmie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Togepi. O, Togepi lubię. Togepi. No, Togepi też jest fajny. On był w pierwszym serialu Pokémon. Ta, nie pamiętam, jak się nazywała ta przyjaciółka Asha, ale ona go z jajka wykluła. Ona... Misty, o! I Rock karmił ich... Rock karmił Pikachu i właśnie... Rock karmił ich wszystkich, bo Rock był świetnym kucharzem. O, kolejna powtórka, Chatot. Ja już wiem, co jest na końcu. Co? No, zobaczysz. Magnemite. O. Sneasel. I uwaga. Oh yeah! Garczą V. A jest to full art, czy nie? No właśnie, chyba tak. Tak, jest to full art. Jest zobaczcie, widzowie, jaki piękny. Jakiego Oluś ma farta. Ja bym chciał takiego Garczompa. No to mam pomysł lepszy, patrzcie, widzowie. Sobie teraz używamy tego, co jest dobre. Wyrzucamy, bo to jest też taka ładna karta, tego Farfetch'ta. Ona jest taka namalowana, nie zrobiona komputerowo. No właśnie. Ale wiadomo, że no lepiej schować... starych kart właśnie tak było, że był nie. Tak. Lepiej schować, wiadomo, rzadką kartę do woreczka, niż jakąś ładną. Dobra, widzicie? Dobra. To chciałbyś coś powiedzieć na koniec? Tak, chciałem powiedzieć, że moim zdaniem... Możesz, pokaż się. Cześć. Moim zdaniem mi się bardzo podoba ta karta. No pokaż do kamery. Magnemite? Super. Jeszcze ten reverse. Jaki reverse? Sneasel. Sneasel. Jeszcze mi się bardzo jedna karta podobała. Nie wiem, mi się najbardziej podoba Garchomp. On jest tak no, piękny. Też, w sensie. On, jakbym miał wybrać, czy wszystkie te karty Pokémon, czy ten Garchomp, to wybrałbym bez namysłu Garchomp. Ja też. I wiecie co, widzowie? Czyli chyba coś... A nie, zobaczcie! Jest tu, jednak widać. Zobaczcie, to jest to, gdzie był Garchomp i on ma tutaj białe po bokach. Czyli tak jak kiedyś było, że jest białe. A tutaj jest z tej paczki, w której nie było nic. Nie, i on ma tutaj czarne po bokach. W tej paczce, w której nie. Nic nie było, nie. To było to. Nie, Olusiu. A nie, może? Nie, tak, nie chyba. Tak. Wydaje mi się, że to tu. Zobaczymy jeszcze na nagraniu, może w montażu się tutaj napisze, kto ma rację, bo nie jestem pewien. Ale wydaje mi się, że właśnie albo zrobili tak jak kiedyś, albo ale zrobili fajnie, wręcz przeciwnie. Fajnie, że dodali tą kieszonkę, to mi się na pewno przyda. Tą kieszonkę? Mhm. No. Jakbyście nie wiedzieli, jak to się nazywa, taka nazwa dla tego koszulka. Tak to się nazywa. No. No to jest koszulka. Mhm. Coś chcesz jeszcze powiedzieć? Pożegnać się? Bardzo was proszę, jak chcecie kupić karty Pokémon, to wpadajcie do Loot Questu. Powiem tyle. No i teraz się żegnamy. Pa! Pa, pa!